6 months ago, our enemies murdered a great man. Skalar Vazari, our nation's father. Today, we remember the hope he gave us. The purpose he gave us. The vision he gave us. A vision in which the Helgast people reclaim their rightful place in this universe. Years from now, we will tell our children of this day. The day his vision became our reality! Pół roku temu nasz wróg zabił wielkiego człowieka. Uczonego Visariego, ojca narodu. Dzisiaj pamiętamy o nadziei przezeń danej, o celu przezeń danym, o wizji przezeń dana. O wizji, w której Helgaści odzyskają należne im miejsce we wszechświecie. Po latach opowiecie dzieciom o tym dniu. O dniu, w którym jego wizja spełniła się! Sam! Sam! You okay? No, Rico. I'm not okay. We had the guy. We had him. And you killed him. You killed Vasari! Yes, sir. Cross the river. Clear. Can do. Absolutely. Of course, General. Tell me he's doing better than he looks. I'm calling it. Time of death, 21:20. Oh, this is just perfect. Just goddamn perfect. Troops, listen up. We are mobile in 5, so pack up your shit. Delta, you know the drill. Hooper, Wheels, ASAP. Where the hell are Velasquez and Sevchenko? Look, Sam, I just did what had to be done. And I will damn well make sure he gets court-martialed 6 ways to Sunday for it. Captain. Corporal Sevchenko. Sergeant Velasquez. Command's pulling the plug. They want us to execute an emergency exit scenario. We're pulling every soldier off this planet. We're retreating? I ain't leaving. This war isn't even half finished. What is this bullshit? Oh no, this is not how this is gonna go down, you insubordinate son of a bitch! I should just fast-track that court-martial and have both of you shot. Now you shut your trap and you listen to me! Is that understood? Is that understood? Yes, sir! Sergeant Velasquez! Are you too stupid to follow a direct order to shut the fuck up? Captain? Okay, listen up. Intel has an advanced Helgast cruiser fleet zeroing in on our position. The General wants us en route before they show their faces. The best chance we have is to cut through the Vasari district and cross the Corinth River. From there, it's due east to the extraction point, which is a crater the size of Kansas, somewhere underneath that mushroom cloud. Sev! Sev! Jesteś cały? Nie, Rico. Nie jestem cały. Mieliśmy go. Mieliśmy! A ty go zabiłeś! Visariego! Tak jest, za rzeką. Czysto! Da radę. Oczywiście. Tak jest, generale. Powiedzcie, że czuję się lepiej niż wyglądał. No, niestety. Zgon 21:20. Oto wspaniale. Po prostu świetnie. Hej, żołnierze! Wymarsz za 5 minut. Pakujcie graty. Delta, wiecie co robić. Hooper, dalej, szykuj transport. Gdzie do kurwy są Velasquez i Sevchenko? Posłuchaj. Zrobiłem, co było trzeba. Dopilnuję, żeby ten kuta zbeknął za to przed sądem polowym. Kapitanie! Sierżancie Sevchenko! Sierżancie Velasquez! Dostaliśmy rozkazy! Mamy natychmiast przeprowadzić plan ewakuacji. Zabieramy stąd wszystkich żołnierzy. Cofamy się? Ja nie idę! Ta wojna się nie skończyła! Co to za brednie? O nie! To się na pewno tak nie skończy, ty niesubordynowany skurwysynu! Powinienem osrać sąd polowy i was zastrzelić! Teraz stul pysk i podporządkuj się! Czy to jest jasne?
Czy to jest jasne? To jest! Sierżancie Velasquez, jesteś za głupi, żeby wykonać rozkaz i zamknąć wreszcie ryj? Kapitanie? Okej, słuchajcie. Wywiad twierdzi, że zbliża się flota helgańskich krążowników. Generał chce, żebyśmy ruszyli, zanim się pojawią. Najszybciej będzie przeciąć dzielnicę Wisariego i przekroczyć rzekę Korynt. Potem na wschód do miejsca ewakuacji. Krateru wielkiego jak Kansas, który jest gdzieś pod tą chmurą atomową. As the senators can see, the ISA forces are in disarray. Within 3 hours, my forces will overwhelm them. Vasari's killers will not survive. Am I missing something here? What about the tank group on the left? Johann Stahl. Well, I'm thrilled to see that the private sector is interested in state affairs. Again. The ISA tank group on the left. I mean, are you ignoring it on purpose, or is this part of some strategy beyond our understanding? Is it? You build the weapons, Stahl, and I'll decide how to use them. Am I the only person here who's not part of this archaic thinking? I mean, overwhelming numbers are simply not enough. Listen, why not bargain with the ISA? I mean, lure them towards us, promise them whatever, and when they're close, all in one place, then we kill them. Vasari may have tolerated you, Stahl, but I am not Vasari. Unfortunately, that is abundantly clear. Does it hurt, Knowing that no matter what you do, you'll never emerge from Vasari's shadow. Is that why you let him die? Helgas will never, never bargain with the ISA! There will be no quarter! Jak senatorowie widzą, siły ISA wciąż są w rozsypce. W ciągu 3 godzin moje wojsko ich pokona. Śmierć Wisariego będzie pomszczona. A nie zapomniał pan o czymś? A oddział pancerny po lewej? Johann Stahl. Cóż, cieszę się, że sprawy państwa interesują sektor prywatny. Znowu. Grupa czołgów ISA po lewej. Znaczy, nie bierzecie jej pod uwagę umyślnie? Czy to jakaś strategia, której nie rozumiemy? Czy tak? Pan produkuje broń. Ja decyduję, jak jej użyć. Czy jestem tutaj jedynym, wolnym od staroświeckiego myślenia? Wielka przewaga liczebna po prostu nie wystarcza. Może trzeba negocjować z ISA. Zwabić ich tutaj. Obiecać cokolwiek. A gdy zbiorą się w jednym miejscu, wtedy zabić ich. Wisari może i tolerował cię. Ale ja nie jestem Wisari. Jakie to przykre. A jakież oczywiste. To boli, Mieć świadomość, że co byś nie zrobił, nigdy nie wyjdziesz z cienia Wisariego. Dlatego pozwoliłeś mu zginąć? Helgaści nigdy! Nigdy nie będą pertraktować z ISA! Żadnych kompromisów! Your king went down like a pussy. Whoa, soldier! Relax, man. You touch him and Stahl's gonna kill us both. Oh, that sounds bad. You shut your mouth. All I was saying was that Vasari died crying like a little bitch, and if you can't handle that... Stop it! Enough! Okay.
All right. What do you say, Scum? Get the hell down! Rico? Got it. You're only 6 months late. Oh, shit! Sir! Sir! You all right? We lost Narvel's dropship. Damn it! This is Raider Command! Listen up, Raiders! Pack it in! We are Oscar Mike back to base! Wait! We gotta get Narvel! Relax! It's okay! No! We gotta go get him! Seth, we barely got you! We don't have the firepower! I'm not leaving him behind, Rico! God damn it, if you're not gonna help me, give me a gun and drop me off! I don't care! All right! Take your damn position! Raider Command to all Raiders! Change your plans! We're going after Narvel! With all due respect, sir, that is a bad plan. Copy that, Raider One, but we're doing this. Everybody buckle up! Wasz król zginął jak ciota! Ho ho, spokój! Wyluzuj się! Jeśli go tchniesz, star załatwi nas, obu! Oj, byłoby szkoda. Zamknij się! Mówię tylko, że Visari beczał przed śmiercią jak mała dziwka. Prawda w oczy kole. Dość tego! Starczy! Dobra, w porządku! Miecz! Coś powiedział? Szczego! Rico! Mam cię. Pół roku spóźnienia! O, w dupę! Sef! Sef! Cały! Statek Narvila stracony. Niech to! To mówi wasz szerst! Renegaci! Zwijamy się! Wracamy szybko do bazy! Stój! Stój! Musimy wziąć Narvila! Odpuść! W porządku! Nie! Musimy go znaleźć! Sef, ledwo cię odbiliśmy! Nie mamy dość ludzi, żeby... Nie zostawię go tu, Rico! A jeśli nie chcesz mi pomóc, to daj mi broń i wysadź mnie tu! Mam to gdzieś! Dobra! Zająć pozycję! Hecz do renegatu! Zmiana planów! Lecimy po Narvila! Z całym szacunkiem, to kiepski pomysł. Przyjąłem Renegat 1, ale to rozkaz. Wszyscy zabiąć pasy!